Anna Wojda, witam Państwa po przerwie. To jest program Rzecz o Prawie, a w niej kolejny gość, Kornel Morawiecki, marszałek senior. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Pani Gęcińska. Czuję się zaszczycony, że w ogóle jestem w programie o prawie, Pani redaktor. A ja bardzo się cieszę, że Pan przyjął zaproszenie. A jest okazja, żeby o tym prawie porozmawiać, bo napisał Pan do Zbigniewa Ziobry list, w którym stwierdzi Pan, że przekazanie szkołom wyższym uprawnień do kształcenia aplikantów to błąd. Stwierdził Pan też, że produkowanie adwokatów przez uniwersytety odbędzie się ze szkodą dla nas wszystkich. To rzeczywiście jest taki zły pomysł? Wydaje mi się, że jest to pomysł taki chybiony, bo tu chodzi jednakże o to, że adwokat to ma być takim strażnikiem tej naszej wolności i on musi tego nauczyć jednakże u swojego mistrza. Musi chodzić w trakcie nauki na salę sądową, tak? Musi być. To nie może być tak, że po szkole będziesz już adwokatem pełni. Znaczy musisz mieć tą praktykę taką. A jeszcze jest taki aspekt szerszy, głębszy. No, niestety szkoły, no jest to 29 lat po transformacji, Pani dyrektor. I właściwie no nie mamy w tym olbrzymim segmencie, który wychowuje młode pokolenie, nie mamy prawdy, nie mamy lustracji, nie mamy, tam są ludzie, którzy są jakoś złamani byli przez dawny system, tak, i tak dalej. Adwokatura ma przynajmniej formalnie to wyczyszczone. Mm-hmm. I tam jest ta sytuacja jasna. Tam nie ma jakby ci, co uczą, nie uczą, jakby gdzieś nie mają z tyłu głowy tego, że sami byli jakby niegodni tego, żeby wychowywać według swoich wzorców, swoich standardów i tak dalej. A te standardy są strasznie ważne, bo to są ważne, zwłaszcza właśnie w prawie są bardzo ważne. A dlaczego uważa Pan, że ta lustracja na uczelniach jest rzeczywiście tak bardzo potrzebna? No właśnie z tego powodu, ona jest bardzo spóźniona. To wszystko jest bardzo spóźnione, Pani redaktor, no bo to mija czas, mija biologia i tak dalej, to wszystko umieramy, tak? Ale to jest ważne z tego powodu, Pani redaktor, no jak ktoś jednakże donosił na kolegów, jak ktoś jeszcze donosił w interesie, bo jak ktoś na uczelni, to byli ludzie intelektualnie już na tyle sprawni, że musieli sobie zdawać sprawę, że państwo polskie jest zależne od Moskwy, przecież, że my jesteśmy tylko fragmentem pewnego bloku, tak? Więc w jakim stopniu donosił do formacji, która była w interesie obcych, tak? No to on ma z jednej strony taką moralną skazę głęboką, że w ogóle donosił, że to jest to, a dwa, jeszcze ma tą skazę, taką skazę zdradziecką, w tym sensie, że on przecież musiał wiedzieć, co robi, tak? Więc robił to dla jakichś korzyści własnych, tak? No to ci ludzie nie mogą jakby teraz kształtować młodego pokolenia według tego standardu. Mogą prowadzić badania, mogą uczyć, ale nie powinni wychowywać młodych ludzi, nie powinni mieć nimi zajęć, bo było czas na to wszystko. To powinno się, to jest taka zasadnicza historia między dobrem a złem. No tak bym powiedział, tak, nie można jakby dawać na wychowawców ludzi, którzy całe swoje życie... Nie mogą świecić przykładem. No właśnie, mają nawet taką moralną w swoim sercu chyba skazę, bo gdyby się przyznali, gdyby oczyścili, gdyby się... Ale oni tego nie zrobili. No właśnie, a rektorzy mówią, że już składali oświadczenia lustracyjne i że w zasadzie powinny wystarczyć. Pani pamięta, jakie to oświadczenia lustracyjne były? To były takie, że potem wycofano to wszystko, to było nieweryfikowane. Ta lustracja jednakże nie tylko tego środowiska, również właśnie środowiska sędziowskiego, tak? Czy w wojsku też ona jest, ma za mały wymiar, cały czas pan minister Macierewicz próbował to jakoś tam uporządkować przy wysokiej kadrze, ale cały czas jest brak tej zasadniczej, takiej oczyszczającej, takiej nowej jakby Polski, tak? Takiej Polski właśnie, jakbyśmy marzyli sobie. Jest projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym autorstwa Jarosława Gowina, który właśnie dąży do lustracji tych pracowników naukowych. Ja teraz muszę się posłużyć ściągawką, bo zgodnie z tym projektem członkiem Rady Uczelni, członkiem Senatu Uczelni, członkiem Komisji Ewaluacji Nauki, czy profesorem tytularnym może zostać osoba, która w okresie od 22 lipca 1944
1934 roku do 31 lipca 1990 roku nie pracowała i nie pełniła służby w organach bezpieczeństwa państwa. I tak się zastanawiam, co to oznacza w praktyce, bo będzie mniej doktorów habilitowanych zostanie profesorami? No, mi się wydaje, że to dotyczy trochę też młodego pokolenia teraz bardziej niż no to tamte, to już mija prawie 30 lat od tamtego czasu, panie redaktor. Mm-hmm. Ale to ten projekt jest moim zdaniem trochę niewystarczający, bo on dotyczy funkcji uczelnianych, tak? Mm-hmm. A nie dotyczy dydaktyki. Czyli co powinno się w tym projekcie znaleźć, żeby... Powinno być się, że ci ludzie, którzy... I to nie tylko chodzi o funkcjonariuszy, mm-hmm. ale chodzi również o współpracowników, a nie tylko o tych, co nie pracował, ale również o tych, co donosił, mm-hmm. o tych, co jakby byli, no, byli wykorzystani właśnie jako ucho tych służb, tych pracowników. No oni też powinni być odsunięci, moim zdaniem, od procesu dydaktycznego, od procesu właśnie kształcenia młodzieży. No. A myśli pan, że jest szansa, żeby takie poprawki jeszcze w tym projekcie się znalazły? No, chciałbym, żeby się znalazły, bo uważam, że no, najwyższy czas. No, jak, to też jakby też wskazuje na taką transparentność całego procesu. No. No, nie można, nie wiem, studenci też pewnie mają prawo. Młodzież ma prawo wiedzieć, kto ich uczy przynajmniej, tak? O tej osobie. To znaczy, albo ma prawo zapytać nawet tego swojego wykładowcę, dlaczego to robił, niech on się wytłumaczy, to, mm-hmm. znaczy, to wymaga, no, uczelnie wyższe, to jest dyskursu intelektualnego, dyskursu prawdzie i tak dalej. No i to jest, no, w nauce nie ma nic ważniejszego, jak stan faktyczny, mm-hmm. jak wiedzieć, jak, co, jak, mm-hmm. dlaczego i tak dalej. To jest bardzo, bardzo ważny element w ogóle nauki. No i dopóki nauka z tego stanu faktycznego nie zna, to nie jest nauką, tylko jest taką pseudonauką w dużym stopniu. Ja jeszcze na chwilę wrócę do tej aplikacji uniwersyteckiej, tak. Dlatego że w momencie, gdy pojawiły się te propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości, to korporacje no, zabrały głos, dosyć krytyczne zresztą, ale też podjęły przeróżne akcje dotyczące tego, co zmienić w szkoleniu aplikantów, bo rzeczywiście aplikanci w wielu wypadkach narzekają, że te grupy są przeludnione, z patronami też bywa problem. To może ten kierunek, w którym poszedł tu pan minister Ziobro, też się przyda, mm-hmm. że odświeży. Znaczy będzie jakaś konkurencja, tak? Że będzie pewne odświeżenie też tej formy aplikacji przez same korporacje. Czyli nawet gdyby aplikacja uniwersytecka się nie udała, nie weszła nawet w życie, to jest to jakiś bodziec dla korporacji, tak? Tak, że oni się też zastanowią, czy robią to dobrze, bo zawsze można robić lepiej niż co się robi. Także to jest, no, ten ruch jest potrzebny moim zdaniem w interesie prawnym, w interesie społecznym całości. To tak na koniec już, taki dobry prawnik, dobry adwokat to jaki? No dobry adwokat to taki, który jest naprawdę zaangażowany w obronę tego, którego ma bronić, bo to jest zasadnicza taka zdobycz naszej cywilizacji, mhm. że każdy, kto nawet największe zbrodnie czy największe krzywdy innym wyrządził, ma prawo do obrony, do skutecznej obrony. Mhm. To jest broni, ten adwokat ma bronić nie tylko według prawa, ale też trochę ma patrzeć na okoliczności, ma patrzeć na czym głębiej. On ma przekonać sędziego, że tam są takie i takie okoliczności łagodzące. On ma się wczuć w to. To ma być człowiek, który rozumie jakby tą słabość ludzką z jednej strony, a z drugiej strony no stara się tego człowieka wyciągnąć, tego przestępcę wyciągnąć na wyższy poziom. Nie tylko patrzy na literę prawa, mm-hmm. ale patrzy na tego, którego broni i patrzy na społeczeństwo, którego w interesie działa, bo adwokat to nie jest tylko dla pokrzywdzonego. Adwokat jest dla nas wszystkich też. Mm-hmm. Znaczy, to jest zawód takiego pewnego zaufania publicznego. On, tak jak ksiądz troszeczkę, on ma dochowywać tajemnice adwokackie, mm-hmm. on ma być tak samo jak sędziowie, on ma być absolutnie niepodatny na żadne naciski zewnętrzne. Mm-hmm. To ma być adwokat sumienia. Tak można powiedzieć, to jest taki dobry adwokat, który jest dobrze nauczony, mhm. dobrze wyszkolony, ale gdzieś ma w sercu to, co robi i ma to
jakby no, trzymać ten zawód na takim świeczniku, no bo to on jest nam potrzebny, ten adwokat. On ma nas bronić, to jest nasz obrońca. No to właśnie ci co popełnili nawet te, jakby no, winy mają, te zbrodnie nawet i tak dalej. Najcięższe nawet, oni zasługują też na obronę. Oni też są pokrzywdzeni, pani redaktor. Bo oni nas krzywdzą, ale to, że oni to robią, to oni siebie też krzywdzą. Oczywiście, bo zło krzywdzi nie tylko tych, do których się odnosi, ale tego, który popełnia to zło. To jest też, on jest też jakby pokrzywdzonym w tym wszystkim, tak? Samym faktem, że on tej zbrodni dokonał, nawet tej zbrodni, tak? Więc to powinno się na to tak patrzeć. To taka adwokatura mi się marzy. Ja miałem przyjemność mieć takich adwokatów jak pan Jan Olszewski w swojej jakby tej skromnej przeszłości politycznej. Także miałem do czynienia z dobrymi adwokatami, znaczy z adwokatami takimi naprawdę, którym od czegoś się mogłem też nauczyć. A myśli pan, że mamy dobrych adwokatów w Polsce? Mnie to by trudno bardzo ocenić, bo to całe środowisko trudno, bo mi się wydaje, że w ogóle całe środowisko prawnicze wymaga właśnie takiego głębszego, jakby właśnie takiego moralnego oczyszczenia i spojrzenia na to, nie tylko pod własnym interesem, nie tylko pod pieniądzem, nie tylko pod jakby korzyściami bezpośrednimi, ale że to jest właśnie całe, że to jest wymiar sprawiedliwości. To sędziowie, prokuratorzy, adwokaci to jest wymiar sprawiedliwości, a sprawiedliwość to jest jedna z naczelnych naszych takich zasad, które mamy w sercu i które, no, można powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy. Także to przynajmniej jest, powinniśmy mieć, no tak, jeśli niektórzy nie mają. Dopóki jej nie mamy, no to jesteśmy słabsi, bo to daje nam siłę, to daje nam moc. Jak za sprawiedliwość niektórzy umierali, tak? Znaczy, były tak, takie przypadki. No właśnie, tak. No to jest wielka rzecz. Serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Kornel Morawiecki, marszałek senior. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę tuż po przerwie.